Cześć, Turnest! Dzisiaj w Fortnite Dzień Aquamana. O 15.00 światło dzienne ujrzą wyzwania 5 tygodnia, dzięki którym będzie można odblokować strój zomb jako zbierak oraz strój samego Władcy Mórz. A do tego również o 15.00 wejdzie nowy sklep z sekretnymi skinami o tematyce tej postaci. W tym filmiku po kolei omówię wam wyzwania Aquamana od 1 do 5 tygodnia. A na koniec rzucimy okiem na sekretne wyzwanie, które odblokuje nam jego styl bez koszulki. Po obejrzeniu tego filmiku będziecie gotowi wykonać jego wszystkie wyzwania i cieszyć się skinem. O i jeszcze jedno, to jest Luni. Luni to jest Luni i ma do was pytanie. A więc zaczynajmy! Pierwszy tydzień wyzwania Aquamana wysyła nas do Fortyli. Tutaj trzeba użyć wiru. Co ciekawe, gdy ten filmik nagrywałem, wiry były wyłączone i pozostaną wyłączone do najbliższej aktualizacji. Sprawdziłem, czy da się jakoś to wyzwanie wykonać, gdy wiry są wyłączone i uwaga, nie da się. Jeśli ustawicie się tam, gdzie kiedyś był wir, to absolutnie nic nie stanie. To wyzwanie zostanie albo auto-uzupełnione dla każdego, kto wejdzie do gry przed powrotem wirów, albo wszyscy, co tego wyzwania nie wykonali, będą musieli poczekać do najbliższej aktualizacji, która powinna być 21 lipca. Za wykonanie tego wyzwania nagrodą jest ekran wczytywania Króla Plaży. Dalej, przechodzimy do wyzwania drugiego tygodnia, które rozkazuje nam złapać łupo rekina wędką przy potnych piaskach. Łupo rekiny to taka fortnite'owa nazwa na rekiny, po prostu rekiny. Rekiny znajdziecie oczywiście w wodzie, choć w sumie nie tylko, ale przeważnie w wodzie. Aby to wyzwanie wykonać, potrzebujecie wędki. Nie jest ciężka do znalezienia. Krok drugi to znajdź rekina. Ja musiałem chwilę poczekać. Gdy wylądowałem, na początku nie było ani jednego rekina, ale zrobiłem kółko wokół tej miejscówki i nagle pojawiły się aż 3. Rekiny jest bardzo łatwo złapać. Wystarczy zarzucić wędką obok takiego rekina i po chwili powinien rzucić się na nasz haczyk. Możecie nawet wylądować gdzieś obok, na którejś z wysepek. Wyzwanie można wykonać na terenie lub obok tej miejscówki. Polecam też wskoczyć do motorówki. Zauważyłem, że rekiny pojawiają się, gdy oddalimy się nieco od typowych dla nich lokacji. W nagrodę za to wyzwanie otrzymujemy graffiti Aquamana. Kolejne wyzwanie trzeciego tygodnia rozkazuje nam złapać ryby dwóch różnych gatunków w jednym meczu. Znowu przyda wam się wędka, ewentualnie harpun. No, to wyzwanie mówi samo za siebie, jest bardzo jasne. W dniu nagrywania tego filmiku w grze są trzy rodzaje rybek. Narybki, płaszczaki i siorborybki. Siorborybki i płaszczaki wyłowicie w specjalnych punktach do łowienia, a narybki można wyłowić z wolnej wody. Nagrodą za to wyzwanie jest emoji. Tydzień czwarty wysyła nas do paskudnej przystani, gdzie trzeba ukończyć pływacką czasówkę. Paskudna przystań znajduje się nad wschodnim brzegiem mapy i na dzień dzisiejszy jest nienazwana na mapie i w połowie pod wodą, ale wkrótce to się zmieni. Gdy zbliżycie się do tej miejscówki, dokładnie w tym miejscu pojawi się niebieskie światełko. To hologram stopera, którego trzeba użyć. Po aktywowaniu stopera uruchomi wam się krótki tor. Trzeba najzwyczajniej przepłynąć przez wszystkie niebieskie punkty kontrolne. Za ukończenie tej czasówki nagrodą jest godna króla odmętów, muszla monarchy. Teraz przechodzimy do wyzwania piątego tygodnia, które oferuje nam jedną z najlepszych nagród, mimo tego, że jest bardzo proste. Za zadanie mamy zebrać swój trójząb w koralowej zatoce. Koralowa zatoka to punkt orientacyjny północno-zachodniej części mapy. Tutaj ostatnio pojawiły się trzy ogromne kamienie, na których to będą wbite trójzęby Władcy Mórz. My, gracze, musimy wylądować na jednym z tych kamieni i zebrać trójząb. Za wypełnienie tego prostego celu otrzymamy trójząb w postaci zbieraka. Zakładam, że każdy trójząb będzie można zebrać tylko raz na mecz, więc na wszelki wypadek starajcie się wybrać kamień, na który leci najmniej osób. Do wyboru są aż 3. Okej, wyzwanie, za które jest strój Aquamana, brzmi następująco. Wykonaj wszystkie wyzwania Aquamana. I właśnie to zrobiliśmy! Po wykonaniu wszystkich 5 wyzwań Aquamana, odblokowuje się jego zielono-złoty strój Króla Atlantydy. Ale to nie wszystko. Do zgarnięcia jest jeszcze jego ludzki styl. Bez koszuli, o nazwie Arthur Curry. Z tym stylem jest powiązane następujące wyzwanie. Zanurkuj w stroju Aquamana nad wodospadem w wąwozie wspaniałości. Wąwóz Wspaniałości to nazwa punktu orientacyjnego,
który znajduje się przy wodospadzie obok zalewu zastoju. To wyzwanie polega na wskoczeniu do wody właśnie tutaj, nad tym wodospadem. Ale uwaga! W stroju Aquamana. Nie zapomnijcie go założyć. I to w sumie tyle z wyzwań Aquamana. Koniecznie dajcie znać, czy podoba wam się jego strój i zbierak. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!